Witajcie, moi drodzy, tu Jasnowic Nazar, Wizje w Punkt. Moi drodzy, przed Wami Róża Pustyni. To jest Róża Pustyni i to jest Róża Pustyni. Albo inna nazwa to Róża Piaskowa, Róża Kamienna. I jest to pewien rodzaj róży gipsowej, ale jest to coś pięknego. Powstaje na gorących, suchych pustyniach, między innymi na przykład. Chodzi o Saharę, chodzi tutaj o Arizonę w Stanach Zjednoczonych, o Nowy Meksyk w USA. I właśnie ten, ta róża pochodzi z okolic Arizony, z tego co się orientuję. Ale największe, bo aż dochodzące nieraz do jednego metra długości, są w Algierii. Ważą do kilkuset kilogramów. Podrzędnym elementem składowym jest kwarcowy piasek, i rzeczywiście jest to, to bardzo delikatne. Nawet widzę, że tutaj mi się w tym miejscu już ukruszyło. Ale są to takie zrośnięte ze sobą soczewkowate grudki kryształki gipsu. I ze względu właśnie na kształt zbliżony do płatków róży, Mówimy o nich róża pustyni. Ma ten kamień wiele właściwości, o tym wszystkim możecie poczytać w internecie. Jest to coś pięknego. Bardzo chodzi za mną y, róża barytowa, żeby dostać, bo jeszcze piękniej to są takie skupiska barytu i przypominają wyglądem kształt róży, takie skupienie rozetowe. No, jeszcze piękniej jest to podobne do y, kwiata. Często yy, obok róży gipsowych, czyli tych właśnie, są też róże barytowe, występują w naturalnym środowisku. Róże barytowe są dużo mniejsze, no, z połowa tego największe to jest 10, 15, 20 cm. I róże barytowe też występują w Stanach Zjednoczonych, Oklahoma, Kolorado, Dakota Południowa w Peru, ale występują też róże barytowe w Niemczech, w Saksonii, w Rumunii, w Czechach, Meksyku, no i oczywiście w Algierii. Szczotki krystaliczne. Pięknie. Wszystko to ułożone. To tak na wstępie, bo wielu się pytało z Was, co to za rodzaj kamieni. Ale moim najbardziej ukochanym kamieniem Mam dwa. I teraz, żebyście mnie piłowali, nie wiem, nie wiem, naprawdę, uwierzcie mi, co to za kamień, ale mi się on tak bardzo podoba. W ogóle jest. I przyznam, właśnie jestem przed Wami bardzo otwarty i to, to, to sprawia, że jest ta sprawdzalność, bo tam nie, nie dokładam nic od siebie i tak dalej. Mi wątrobę przypomina dosłownie, i nawet wtedy, kiedy pamiętam, to było wiele, wiele lat temu, byłem w pewnym sklepie. sklepie. Pani z uprzejmości otrzymała ode mnie wizję. Więc z uprzejmości postanowiła, że taki był kosz wyklinowy, mogłem wybrać sobie dowolny kamień. I były piękniejsze od tego: były większe, były ametysty, były cytryny cudowne. Ale ja wybrałem ten i powiedziałem, że tak mi on wątrobę przypomina. No bo nawet swoim kształtem, kolorem. A. Ale jaki to jest kamień, to ja już nie pamiętam. Ta pani mi na pewno mówiła, jeśli rozpoznajecie jaki to kamień, napiszcie może, yy, kochani, wy, w komentarzu, jaki to jest kamień. Może nawet tak trochę go oświetlę, żebyście lepiej widzieli? O, dokładnie. Tak on, tak on wygląda, ten kamień. Jaki to jest rodzaj? Co to za kamień? Ale jest piękny, te pęknięcia. To wszystko, zobaczcie. To jest cudne. Jeszcze raz pokażę róże pustyni. I rzeczywiście yy Sahara, rzeczywiście zobaczcie te. Można powiedzieć, nie wiem czemu mi się skojarzyło z piramidą ten kamień. A one były dwa odrębne kupione. Nie wiem. Moi drodzy, dziś bardzo ważny film, po raz kolejny wizję, wizję i jeszcze raz wizję, bo czas przyspieszył. Ale nim to zrobię, ale chciałbym, byście to wysłuchali, byście tego nie zbagatelizowali, co zaraz powiem. Ponieważ to do czegoś będę zmierzał, będę chciał Coś Państwu uświadomić, a jednocześnie przedstawiając wizję. Więc bardzo proszę wytężyć wzrok na ten film i wysłuchać. Od początku do końca. Przeczytam Państwu komentarz, który został napisany miesiąc temu. I to jest jedyny komentarz tego człowieka na kanale: Game Movie Clips. Miesiąc temu pod filmem Czy USA nas zdradzą? Polska w obliczu wojny. I tutaj pan zadawał różne pytania z serii 100 pytań do Nazara. Pytania, które tak naprawdę w gruncie rzeczy w pewnym momencie miały mnie pogrążyć. Ten pan zadawał takie pytania, ale ja zostawiłem ten komentarz. On wyświetla się. Nawet odpisałem temu panu. Jestem niesamowicie wdzięczny za ten komentarz. To pan otrzyma odpowiedź w filmie. Pozdrawiam serdecznie. I przeczytam państwu fragment z tego yy, z tego yy, komentarza. W tamtym tygodniu oglądałem wywiad z Aleksandrem Kwaśniewskim, który był pytany o sprawę ukraińską. Powiedział on, powołując się na swoje źródła w Moskwie, a takie należy wierzyć, że je tam ma, powiedział. Że Putin sam nie chce wojny z Ukrainą, ale że namawiają go do tego jego wojskowi. Ci wojskowi mają motywację, motywować to m.in. faktem znaczącej nadwyżki finansowej, jaką ma Rosja po tym, jak ceny surowców poszły znacząco w górę. Rosja, według źródeł Kłaśniewskiego, ma bardzo dużo pieniędzy znacząco więcej, jak to było pierwotnie prognozowane. Pokażę Wam dalej, będę czytał. Pan mówi natomiast, że motywem do działań Rosji będzie chęć grabieży dóbr. Nie rozumiem tego, przecież relatywnie rzecz biorąc, Rosja jest bogatsza jak Polska. Może nie tak bogata jak Niemcy, ale PKB Rosji jest co najmniej trzy razy takie jak Polski. Pan w któryś z filmów mówił, że Rosjanie będą rabować wózki dla dzieci między innymi, żeby musieli, żeby się połaszczyć na takie dobra, to by musiała tam być istna zapaść, a ludzie musieliby jeść trawę. Tymczasem nic takiego nie ma miejsca. Prognoza gospodarcza na 2022 rok wskazuje nawet na wzrost PKB Rosji w odniesieniu do 2021 o 300 miliardów dolarów. Dlatego nie rozumiem tego, że Putin miałby przekonywać Rosjan do ataków celu grabieży dóbr. I tutaj komentarze odpowiedziałem mu, jestem niesamowicie wdzięczny za ten komentarz, tak jak Państwu przeczytałem. I odpowiedzieli także inni widzowie i słuchacze. Natomiast ja coś chcę Państwu pokazać. Wczoraj w polityce pojawił się taki artykuł pod tytułem Żołdacy Putina chwalą się żoną. Postanowiliśmy ich zastrzelić. Teraz masz dwa futra z norek, a dasz kożuch z lisem. Jeździłem po łupy do dzielnicy z daczami członków Rady Najwyższej. I teraz masz dwa futra z norek, mówi w rozmowie telefonicznej ze swoją żoną rosyjski żołnierz. Kobieta reaguje okrzykiem, japier. Fragmenty przechwyconych przez Ukraińców rozmów gierojów Putina, w której ci chwalą się żoną, rabunkiem i zabójstwami, opublikowano m.in. na kanale Bielsat, w TV, w serwisie YouTube. To jeszcze nie wszystko. Z, radio, Z podało: Rosyjski żołnierz zabił Ukraińca, który nie chciał mu oddać swojego telefonu. Na Ukrainie wyłączono roaming dla rosyjskich sieci. Rosyjscy żołnierze zabierają telefony Ukraińcom, a za odmowę oddania komórki mężczyzna w Berdiańsku na południu Ukrainy został zastrzelony. I informacja z onetu. Z dzisiaj ukraińscy żołnierze nagrali moment rozpakowania jednej z rosyjskich skrzyń wojskowych. Jej zawartość bardzo rozbawiła żołnierzy, w drewnianym kufrze znaleźli bowiem telewizor. Jak się okazało, okupanci noszą ze sobą skradzione telewizory, żeby nie przegapić nowego odcinka propagandowego programu Sołowiowa Nexta, napisał ironicznie na Twitterze. Żołdacy Putina chwalą się żoną, postanowiliśmy ich zastrzelić. Teraz masz dwa futra z norek, a dasz kożuch z lisem. Czy pamiętacie moje wizje sprzed ponad roku, kiedy opowiadałem, jak to będzie, gdy Rosjanie będą atakować Polskę? Mówiłem, że za wojskami będą jechały konwoje, które będą rabować, grabić. Po prostu kraść. Że będzie, będą towary wywożone z Polski. Różnego rodzaju. Kpiono wtedy ze mnie. Wyzywano mnie i hejtowano. Mówiłem także, że Putin będzie bardzo. I zobaczcie, ja wyczułem tak naprawdę też sankcje. Bo z tego, co ten pan napisał miesiąc temu, wynikała opinia jego na podstawie tego, co mógł przeczytać w mediach, że Rosji rośnie PKB i tak dalej. Natomiast ja, mówiąc o tym, że oni będą grabić i mówiąc o tym, że Putin stanie i powie, czy pamiętacie to? I powie tak: chcecie tego, co na zachodzie, chcecie tych technologii, chcecie tych sprzętów i wskaże na Polskę i powie: to weźcie je sobie. Czy pamiętacie to? Kiedyś te słowa wydawały się śmieszne. Były źródłem drwin i olbrzymiego hejtu na mnie. Między innymi ten pan, jedyny jego komentarz na kanale. Ale ja go zostawiłem, bo ja wiedziałem, że zaraz przyjdzie moment, gdzie będą sankcje, gdzie Rosja zubożeje i gdzie takie rzeczy się będą dziać właśnie na Ukrainie. Żołdacy Putina chwalą się żoną. Postanowiliśmy ich zastrzelić. Teraz masz dwa futra z norek a dasz kożuch z lisem. Dalej rosyjski żołnierz zrabował futro z norek dla żony. Telewizor za 70 tysięcy i morderstwo. Inny żołdak Putina chwali się rodzinie, że przywiezie przynajmniej telewizor za 70 tysięcy rubli. Zwiadowcy sprawdzali drogę, którą już mieliśmy jechać, ale nasi dowódcy pomylili trasę i skręcili nie tam, gdzie trzeba – Jakiś trzech gości wyszło prosto na nas, zatrzymaliśmy ich, rozebraliśmy do naga. Potem trzeba zdecydować puścić ich czy nie. Jeśli puścimy, to oni mogą podać naszą pozycję, a nas wszystkich wytłuczą, wytłucza artyleria. Więc postanowiliśmy ich po prostu zastrzelić w lesie. Relacjonuje mężczyzna. Swoje zaś zachowanie rekompensuje informacją telefonem do rodziny. Przynajmniej telewizor za 70 tysięcy rubli Przywiozę. Moi drodzy, to jest jasnowidzenie. Takich rzeczy nie da sobie człowiek wymyśleć. Stąd bardzo krytycznie oceniam polskie media, te, które są w Polsce, że żadne o mnie nie wspomni, żadne nie wspomni o tym kanale, żadne tego nie zrobi. Gdybym opierał wszystko, co robię, na analizach, to tak jak mówiłem, powiedziałbym, tak jak m.in. pan doktor Bartosik. Posłuchajcie. W wywiadzie, który udzielał dr Bartosiak dla Onetu groźby Putina są wymierzone w Stany Zjednoczone, dwa dni temu pan doktor Bartosiak powiedział o Chinach tak. Posłuchajcie. I to, co chciałem powiedzieć, że moim zdaniem Chiny są wściekłe w tej chwili na Rosję. To w kontekście potencjalnego sojuszu, bo... Miało być dwa dni, miał być Anschluss Austrii i dalej Niemcy i Francja miały budować projekt kontynentalny, co zresztą zostało ujawnione w tym chyba toria czy gdzieś to dwa dni, prawda, co jest ten fake, takie, znaczy nie fake, tylko zostało opublikowane w gazecie rosyjskie miało nie. To ogłoszenie, tak. tak, tak że, dokładnie tam jest to opisane. Że, 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 że ruski Mir. E, I i panuje, współpraca tak. z europejskim projektem kontynentalnym. I, i bo bo Chiny chcą współpracy z Niemcami i Francją, ale bez Amerykanów. Panie doktorze, musimy tu postawić. I to, co chciałem powiedzieć, że moim zdaniem Chiny są wściekłe w tej chwili na Rosję. To w kontekście potencjalnego sojuszu, bo No nie są wściekłe. Sprawdza się bowiem to, co ja mówiłem o wielkim sojuszu rosyjsko-chińskim, bardzo niebezpiecznym. Wypowiedzi ostatniej ministra spraw zagranicznych Republiki Chińskiej. Wypowiedzi przewodniczącego Chin, prezydenta Chin, czy Jinpinga, jak ja to mówię. Proszę spójrzcie. Artykuł z 8 marca. Chiny stają po stronie Rosji. Przyjaźń solidna jak skała. Pekin przeciął spekulacje i jednoznacznie stanął po stronie Moskwy. Współpraca między Chinami a Rosją przyczynia się do pokoju, stabilności i rozwoju na świecie, stwierdził szef chińskiej dyplomacji. A drukarnie w Pekinie otrzymały nawet polecenie, by nie drukować nic żółto-niebieskiego czyli w kolorach flagi ukraińskiej. Gdybym słuchał tych analityków to musiałby mówić zupełnie inaczej. O tym, że nie ma sojuszu, o tym, że. Ale Putin, tak jak powiedziałem w ostatnim filmie, moi drodzy, i warto do tego filmu wrócić. Ostrzegam, wojenny sojusz rosyjsko-chiński zagraża pokojowi na świecie. Rosja, Chiny, wróćcie do tego filmu. Przesłuchajcie. Trzeba sobie zdać z tego sprawę. Jakie są tego i będą konsekwencje? To tylko pokazuje, moi drodzy, nie tylko wielką sprawdzalność, której nikt nie ma w Polsce, ja nie mam problemu, żeby to powiedzieć, bo nikt takiej nie ma w Polsce, ale to pokazuje, że gdyby mnie posłuchano, to na przykład nie popełniono by błędu z Orbanem. Gdyby mnie posłuchano, to zakupiono by pallad i wtedy Polska miałaby bardzo dużo pieniędzy. Gdyby mnie posłuchano, to szereg różnych rzeczy można byłoby uniknąć, ale niestety. Przez takie pomijanie w mediach, a nie jest to byle jaki błąd polskich mediów, oni będą mieć na rękach, wiemy co. Takim postępowaniem, to jest wrzucanie Polskę w pewnego rodzaju maliny. Jasnowid to człowiek, który ma nie się swoimi sukcesami. Jasnowica, przynajmniej ja tak robię, to człowiek, który się z tego cieszy, jak małe dziecko, wiadomo. Ale tym darem trzeba służyć, bo ten dar jest dla ludzi. Tym darem trzeba ostrzegać, wskazywać drogę, wskazywać możliwości, mówić o konsekwencjach teraźniejszych wyborów w przyszłości, ukazywać przyszłość. To nie znaczy bawić się w jasnowidza w przyszłości. To znaczy czynić dobro, i staram się to robić. Tak. Odnośnie Orbana, a mówiłem, Orban, że Węgry nas wykiwają w wielu filmach przez wiele miesięcy. Od pra początku praktycznie istnienia kanału, nawet nagrałem taki film. Węgry nas wykiwają. W tytule są te słowa. I Węgry nas niesamowicie wykiwały. Mało tego, byłem człowiekiem, który ostrzegał przed sprzedawaniem hmm, czegoś Węgrom. Ta kwestia lotosu była przeze mnie poruszana i ostrzegałem, mówiłem, że nie wolno tego robić. Ja miałem wejrzenie w Orbana, i Orban wydawał mi się człowiekiem dwulicowym, który sprzedaje informacje Putinowi. A co dzisiaj czytam? I ostrzegałem polski rząd, ale polski rząd woli mi nasyłać tu ludzi, którzy będą mnie niszczyć, niszczyć ten kanał, robić jakieś mi podgórkę różne rzeczy w życiu. Tak, moi drodzy, tak mam robione. Co mówiłem o Orbanie, ostrzegałem, Węgry nas wykiwają, wielokrotnie powtarzałem. Pisaliście? Jak to, wielki przyjaciel Kaczyńskiego? I dobrze, że Kaczyński nie jest premierem, bo najprawdopodobniej na tych jachtach, tam gdzie był razem z Orbanem, być może zwierzał mu się, nieświadomie. A Orban mógł wszystko powiedzieć Putinowi: spójrzcie! To jest artykuł z dzisiaj z wirtualnej Polski: Orban, Putin, dwa bratanki spółki, gaz, ropa i banki. Czytam: Węgry stały się centrum wypadowym dla operacji rosyjskiego wywiadu w naszej części Europy. Węgierscy oligarchowie robią interesy z Rosją za pomocą rosyjskich służb. A Władimir Putin regularnie spotyka się z Wiktorem Orbanem oficjalnie i nieoficjalnie. Tak węgierski dziennikarz śledczy Szabolc Panyj, nie wiem czy dobrze czytam, opisuje pajęczynę, którą Rosja oplotła, uznawany za sojusznika polski kraj. Ostrzegałem, mówiłem. I powiem szczerze, też krytyka się należy polskim służbom. Jeżeli dziennikarz śledczy doszedł do takich spraw, to się pytam, kto w Polsce odpowiada za bezpieczeństwo informacji? Kto w Polsce odpowiada za to, z kim spotykają się politycy? Czasem trzeba tych polityków ostrzec, przestrzec, a czasem nawet zabronić im pewnych kontaktów. A jeśli się nie chcą podporządkować, to ich wymienić. Jeśli polskie służby wiedziały, co robi Orban, a pozwalały na to, żeby największe szychy w Polsce kontaktowały się z nim, robiły interesy, to odpowiadają za to. Jeśli nie wiedziały, to co tam się dzieje? Często powtarzałem. Często powtarzałem, że niekoniecznie jestem atakowany przez samych rosyjskich tutaj, rosyjską stronę. Ja nie chodzę na układy. Ja chodzę swoimi ścieżkami jak kot. Ja jestem wolnym człowiekiem, bo jestem jasnowidzem wolnych ludzi i wolnej nowej Polski. Nie jestem umoczony w żadny układ. Nie jestem umoczony w żadne Organizacje, służby, agentury, wywiady i nie wiadomo co. Różne łapki chciano mi przytknąć. No bo skąd taka sprawdzalność? Skąd on to wie? Ale ci, którzy mnie sprawdziły już pewnie tysiąc razy, wiedzą, że jestem czystym człowiekiem. Ja wszystko zrobię dla państwa polskiego. To państwo oczywiście nie robi nic dla mnie. Raczej same przeszkody. Ale ja zrobię wszystko. Kiedyś bowiem przyjdzie czas nowej Polski, gdy wspólnie razem będziemy wskazywać, kto za pewne rzeczy jest odpowiedzialny, za to przemilczanie w mediach, które mogłoby oratować Polskę i wiele dziesiątek tysięcy ludzi. A może i miliony. Ktoś za to odpowie. Nie teraz, to w przyszłości. Tutaj jest napisane w tym artykule tak. Pewne jest, że Orban darzy Putina podziwem, bo lubi tego typu silnych ludzi, ale Rosjanie na pewno nie ufają Orbanowi. Wciąż pamiętają jego antykomunistyczne, antyrosyjskie korzenie z lat 90. I teraz, zapewne na te korzenie, mając pewnego rodzaju fobię, Kaczyński po prostu jak na, jak na lep, się złapał. No, bo skoro Orban, Orban był antykomunistyczny, a Kaczyński tak no, przedstawia PiS jako partię antykomunistyczną, no to Orban zbliżamy się do Orbana. Tylko nikt nie wziął pod uwagę tego, że ludzkie postawy, ludzkie decyzje, ludzkie światopoglądy, ludzkie opinie się zmieniają. A jest to polityk Orban. I często kwestie polityczne grają rolę, jak na przykład zapewnienie swojemu krajowi gazu, ropy i innych rzeczy. Jak na przykład zwycięstwo w wyborach, o czym mówiłem, że to mu Putin obiecał, dlatego Putin nie zrobi nic Polsce do czasu wyborów we Francji i w, w, w Budapeszcie, w, w tym na Węgrzech. A czemu? To wracajcie do poprzednich filmów. Bo nie jest ważne, kto głosuje, ważne jest, kto zlicza, jaki sprzęt zlicza. No ale. I ważne jest, kto będzie harcował w mediach społecznościowych, na rzecz kogo. A Rosja troli, hejterów i tak dalej, ma niebywałych. Niebywałych i bardzo sprawnych. Przed tym wszystkim ostrzegam. Czasem mam wrażenie, jak słucham. Pewnych ludzi, że jeżeli mają jakiś dar, to że go tak małostkowo wykorzystują na takie pierdoły powiem szczerze, że nie ma takich konkretów, nie ma. Są takie oczywiste oczywistości mówione. Na przykład, że Polsce będzie bieda, że, nie będzie, bra że będzie brakować towarów, że yy będzie brakować żywności, ale to są rzeczy, których nie trzeba, żeby mówił Jasnowic. No. Jest wielka o inflacja, którą przepowiedziałem, nie będzie towarów z hir. no to wiadomo, że będzie i bieda, no. Do tego, do tego trzeba wykorzystywać dar, chyba że się go nie ma. No ale to już nie moja sprawa. Natomiast co chcę, chcę Państwu powiedzieć? <laughs> że mam taką. taki obraz, który wczoraj już miałem przed zaśnięciem, kiedy zamknąłem oczy, że. Dojdzie do jakiegoś. w Polsce. do próby jakiegoś przewrotu w Polsce. Boże, jak ta kamera krzywo stoi. Przepraszam, muszę to poprawić. Że dojdzie do jakiegoś przewrotu. Że dojdzie do jakiegoś. Do takiej rzeczy, która nas zaskoczy. Dlaczego? No bo teraz pan prezydent poprosił o jedność i zgodę polityczną. I nie jest dobrze, nie byłoby dobrze, i przed tym też ostrzegałem, gdyby rząd się teraz zmieniał, gdyby następowały jakieś zawirowania polityczne. Nie byłoby to dobre. Ale ja też powiedziałem w swoich filmach takie słowa. Że oni nie będą w stanie rządzić, że rządzenie będzie jak gdyby bardzo trudne. I nie będą mieli czym rządzić. No bo pis nas przyzwyczaił do rozdawania. A to tym, a to tym, a to tym. I to w gruncie rzeczy grupom, które są najmniej produktywne. No przepraszam, ale to muszę powiedzieć. Chociaż powiem szczerze, że ja to rozumiem. Bo my jesteśmy społeczeństwem bardzo eksploatowanym społeczeństwem, które najwięcej pracuje i najwięcej zawsze pracowało. My budowaliśmy gospodarki Wielkiej Brytanii, Niemiec. Niemcy w piątki schodzili już 13-14 z szychty, a Polacy jeszcze byli kolejne 8 godzin. Taka różnica. Kiedy trzeba było dokończyć budowę? Polacy zostawali i pracowali nawet 24 godziny, a Niemcy 8 godzin przepracowane, z zegarkiem równo, do widzenia. Oni się nie cieszyli, oni się pukali w głowę, co my robimy. Ci, którzy zbierali z półek do yy, pudełek towary, nim, nie, nim przyjechali Polacy, wykonywali po prostu zwykłą normę. Przyjechali Polacy, jak małpki zaczęli wyskakiwać z wózków i wrzucać, wyrobili 100, 200, 300, 400, a nawet i 500% normy. I wszyscy nie patrzyli z podziwem, tylko pukali się w głowę. No tak, moi drodzy. A płaconi mieli tak, jak każdy. A często i nawet Polacy mniej w euro, jak taki Niemiec, czy w funtach, tak jak taki Brytyjczyk, który wykonywał dużo mniej. My zawsze chcemy być pierwsi. My zawsze chcemy być pierwsi, my zawsze chcemy być na czele. I może tak się zdarza, że naszymi rękami pewne rzeczy są rozgrywane i robione. Przypominam, 30 listopada 1808 roku, w czasie bitwy pod Samosierą. Le ze ferro polone. Le to znaczy zostawcie to Polakom. Te słowa wypowiedział nie kto inny jak nasz Napoleon Bonaparte. Te słowa były odpowiedzią na meldunek generała Montbruna, Oznajmujący, że szarża wprost na armaty wojsk hiszpańskich jest niemożliwa. Napoleonu, Napoleon usłyszał ten meldunek i odpowiedział: zostawcie to Polakom. I kazał ten rozkaz zawieść ataku na wrogie baterie Polakom. Nie bez powodu mi się te słowa całkiem niedawno przypomniały i były w moich filmach niedawno. Się okazuje, że my sam chcemy jakieś samoloty wysłać. I teraz wizja. Ja ostrzegam cały czas. Usłyszymy, że nie będziemy tego robić. Usłyszymy, że Amerykanie tego nie chcą, i słusznie, bo nie chcą nas wprowadzić na minę. Ostatnio, co by powiedział minister Obrony Narodowej Wielkiej Brytanii? Zobaczcie. Odniosłem te, się do tego w zakładce Społeczność na naszym kanale Jasnowic na w punkt. Dostarczenie myśliwców Ukrainie. Poprę Polaków, mówi Ben Wallace, minister obrony Wielkiej Brytanii. Poprę Polaków niezależnie od tego, jakiego wyboru dokonają. Kraje, które graniczą z Rosją i Ukrainą, staną w obliczu bezpośrednich konsekwencji. Będziemy chronić Polskę, pomożemy im we wszystkim, czego będą potrzebować. Polska rozumie, że wybory, których dokona, nie tylko bezpośrednio pomogą Ukrainie, co jest dobrą rzeczą, ale także mogą wprowadzić ją na bezpośrednią linię ognia ze strony krajów takich jak Rosja czy Białoruś. I Polska musi skalibrować to ryzyko. To faktycznie duża odpowiedzialność ze strony prezydenta Polski, ministra obrony. Jeśli z zachodu, który nie zawsze był nam przychylny, Płyną takie głosy. Jeśli płyną głosy z tak wysokiego szczebla ostrzegające Polskę, mówiące, że tak naprawdę no damy Rosji to co mówiłem, że my damy Rosji po prostu powód, powód do ataku, a Rosja, Putin szuka powodu. Zobaczcie też jeszcze jedną rzecz. I to mówię jako jasnowic. bo taka mi myśl przyszła, gdy czytałem ten tekst. Wszyscy myślą, że kiedy Putin zaatakuje Polskę, to zaatakuje tylko Polskę. I oni wszyscy rzeczywiście planują pośpieszyć nam z pomocą, ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Putin też to wie, że oni pospieszą nam z pomocą, bo Putin się na Ukrainie uczył. To rzeczywiście dla niego były ćwiczenia, choć to jest oczywiście wojna. Żadne tam działania specjalne czy coś, to jest wojna. Natomiast on traktuje to jako ćwiczenia dla swoich żołnierzy, dla siebie. On sprawdza reakcje Zachodu, on sprawdza jakie są mm, dziury w tym serze. Który się nazywa relacje Zachodu. Kto się wyłamuje, on widzi tych Niemców, którzy się wyłamują. On widzi brytyjczyków, którzy mm, obiecują. On widzi Stany Zjednoczone, które nas wspierają yy, z każdej strony, także finansowo. I on wie, że musi ułożyć sobie instrukcję do swojej gry. On cały czas gra. I Putin. Wie, że wszyscy ustawiają pionki, myśląc, że on zaatakuje tylko jeden kraj, że będzie to na przykład Litwa, Łotwa, Estonia albo Polska. Szczególnie Polska. Nikt nie bierze pod uwagę tego, przed czym chcę teraz ostrzec. I o co mówiłem od dawna, że Putin prawie równolegle zaatakuje Litwę. Łotwę jest to ale szczególnie litwa, bo tam będzie jakaś broń konwencjonalna, taka mała, jakby to nazwać, nie wiem, broń, a to <coughs> mowa wykorzystana winno, żeby przestraszyć zachód. Coś będzie takiego, że wilno runie na kolana padnie. To będzie związane z takim jakby pochwyceniem powietrza, wyrzuceniem, na to będzie coś strasznego. Coś strasznego. I moi drodzy, wszyscy się szykują, no, że zaatakuje tylko jeden z krajów. Będzie można pośpieszyć z pomocą. A co wtedy, kiedy tą pomoc trzeba będzie rozparcelować na trzy kraje, które równolegle zaatakują, albo cztery? Litwę, Łotwę, Estonię i Polskę. Co wtedy? Kiedy czytam Putin słaby. Wykończą go. Się łapie za głowę. I chcę powiedzieć to jako jasnowidz. Putin, i to mówiłem, Putin wkrótce będzie obwieszczał, że bieda, to tego, że nie macie towarów, jest wynikiem działań Zachodu. A społeczeństwo, które nie tylko przez ten rok, nie tylko przez te kilka miesięcy przyjmowało wielkie dawki propagandy, ale które było żywione przez pokolenia propagandą, Powie, no tak, tak Władimirowiczu, masz rację. Winny Zachód, winne Stany Zjednoczone i ta Polska, bo się miesza. I to Putin zrobi, a później napłyną towary z Chin. Obiecane, podpisane, to mówiłem też jako jasno. I Putin zasypie ich towarami, tak żeby nie odczuwali tej biedy i wtedy zaatakuje. Dlaczego on na Ukrainie robi to, przed czym ostrzegałem, że będzie w Polsce? To szabrownictwo, to złodziejstwo, że będą jechać samochodami zabierać. To co o czym mówiłem na początku tego filmu, co pokazywałem dowody na to, że to się dzieje. Jest jeszcze wiele innych rzeczy, które mógłbym udowodnić. Ale z biegiem czasu to zrobię. Dlaczego on pozwala, żeby to było na Ukrainie? On ich przyzwyczaja Rosjan do tego, że wojna to straty w ludziach. Ale on się ludźmi nigdy nie przejmował. I to jest też taka informacja dla tych, którzy pracują dla Rosji, dla Putina w Polsce, sprzedali się za ruble i nie ruble. Dla tych, którzy robią to świadomie, i dla tych, którzy. Robią to nieświadomie, są pożytecznymi idiotami. Myślicie, że Rosja się o was upomni? Myślicie, że Rosja wam pomoże? Myślicie, że jak tu wiadomo, to wy wyjdziecie z flagami ruskimi i będziecie machać, będziecie się cieszyć, a oni będą was witać. To wam puszczę, co powiedział Władimir Putin o takich jak wy. Putin się nie liczy z własnymi obywatelami. Z tym, że giną rosyjscy żołnierze, młodzi chłopcy, i to jeszcze w pochańbieniu, bo są barbarzyńcami, w pochańbieniu, bo gwałcą dzieci, w pochańbieniu, bo zabijają kobiety, w pochańbieniu, bo podnoszą rękę na niewinnych, w pochańbieniu, bo podnieśli rękę na kraj, który im nie przeszkadzał, robił swoją politykę który chciał być wolny, niezależny, suwerenny. W pohańbieniu, bo właśnie żołnierze, ich przyjaciele, ich nie zbierają z ulic Ukrainy. I będą tam gnić, i będą zjadani przez psy i koty. Taki jest Putin. Chcę puścić fragment wypowiedzi, co on myśli o własnych obywatelach. Posłuchajcie i weźcie to wy, ruskie trole sobie pod rozwagę. Poczekajcie, bo muszę zmienić coś. Musiałem tutaj Bluetooth po prostu od strony mikrofona, mikrofonu dać, żebyście lepiej słyszeli. Posłuchajcie. Co on mówi o własnych obywatelach w tym wszystkim? I co z tego, jeśli to Rosjanie? Jest 146 milionów Rosjan. Nie obchodzi mnie to. Nie reprezentują oni interesów państwa rosyjskiego. Może nie są nawet Rosjanami. Może to Ukraińcy, Tatarzy, Żydzi może tylko mają rosyjskie obywatelstwo, a może podwójne obywatelstwo albo zieloną kartę. Może to Amerykanie zapłacili im za tę pracę. Czy ja to wiem nie wiem. Putin się nie upomni. Dla Putina nie liczy się to, że pracujecie dla niego, że to robicie. Liczą się tylko cele. A ja miałem. Obraz i mówiłem wam to, że Putin ma na kartce zapisane w punkt po punkcie, co chce zrobić. I ostrzegam. Na tym na tej kartce znajduje się nazwa Polska, bo jako jasnowidz to widziałem i czułem. Wracając do kwestii Polski, <laughs> będzie próba przewrotu jakiegoś obalenia władzy w Polsce. Przynajmniej tak będziemy to w przyszłości odczytywać, ponieważ okaże się, że było to jakby inspirowane przez Federację Rosyjską. Mówię to chyba już drugi czy trzeci raz, bo taka mi myśl przychodzi. Będą jakieś działania przeciwko polskiemu rządowi inspirowane przez Federację Rosyjską. I mam takie wrażenie, jakby Putin ugniatał ciasto z napisem Polska a w pewnym momencie, żeby wsadzić piekarniki i upiec. Ostrzegam. Ostrzegam polskie służby. Bierzcie się do roboty, bo zginął Kaczyński. Okazuje się, że i ja wiem to z jasnowidzenia i nie tylko. Na płycie lotniska, kiedy samolot Tupolew przylatywał z Lechem Kaczyńskim, nie było żadnego Nikogo z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nikogo z Biura Ochrony Rządu, nikogo. Był tylko kierowca. Mało tego, nie było podstawionych limuzyn dla, pa, dla pana prezydenta. Mówiło, mówiono o tym, że to wcześniej <coughs> miały one nadlecieć wraz z, z Jakiem, który nie mógł wylądować tak szybko. No tak, ale te samochody też trzeba było sprawdzić, a na to by wtedy nie było czasu. Zawiedliście. Kaczyński spotykał się z Orbanem. Jeżeli wiedzieliście, kim jest Orban, co robi, zawiedliście. Lotos został Orbanowi trochę oddany. Zawiedliście. Do roboty się bierzcie, ani głupotami się zajmujecie niszczeniem jasnowidza, nazara albo jakichś innych rzeczy. Do roboty! Po pierwsze, szykować Polskę, ostrzegać społeczeństwo powoli, przygotowywać i powiedzieć społeczeństwu, że muszą się przygotowywać. To jest niezmiernie istotne. Niezmiernie istotne. Jaka jest różnica? Jaka będzie różnica między zaatakowaną Polską w przyszłości, a atakowaną obecnie przez Rosję Ukrainą? Otóż taka, że Rosjanie zbliżali się cały czas do rosyjskiej, do ukraińskiej granicy. I byli tam grupowani, wywiady wiedziały o tym. Ukraińcy byli ostrzegani. Można było przypuścić, że to się dzieje. I oni też przypuszczali. I mało tego, oni wiedzieli, że skoro im się nie udało w całości w 2014, to podejmą kolejną próbę. I to nad Ukrainą wisiało w powietrzu. To społeczeństwo się przygotowywało i ich armia też. Ale my będziemy wzięci z Nienacka, to powtarzam. Siły szybkiego reagowania Federacji Rosyjskiej uderzą na Polskę. A wy śpicie. Powinniście wszystko zrobić, żeby mi pomagać. Wewnętrznie przyznam się, obwiniam Was trochę. O to. to gość, który mówił, że Putin jest dobry trzy miesiące przed atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, nie widział, powiedział, że on ze wschodu nie widzi żadnego zagrożenia, że Rosja nie jest dla nas wrogiem. No ludzie, Sobie wybrali Jasnowice. Nie ma czasu na to, żeby usypiać społeczeństwa. Tu nie chodzi o to, żeby społeczeństwo wyprowadzać na ulicę, ale uświadamiać trzeba o zagrożeniu. Jeżeli ludzie z jednej strony słuchają, że jesteśmy bezpieczni, że mamy takie sojusze, a z drugiej strony powstaje ustawa o obronie Ojczyzny, a z drugiej strony prezydent prawie jakby płakał przemówieniu, a z trzeciej strony to i tamto. A dzieje się coś blisko naszych granic, i Putin się odgraża Polsce. No to jak myślicie? To zwracam się do panów służbowych. Jak społeczeństwo, które mamione było przez tyle miesięcy, że jesteśmy tacy bezpieczni, że wszystko dobrze, jak oni to odczytają? No nie będą się przygotowywać. Bo ludzie wybierają normalni i zdrowi wariant optymistyczny zawsze. A to, co złe chcą rzucić do podświadomości, uważ po prostu z lęku, ze strachu przed tym, co jest niepewne, niewiadome jeszcze. Ale to, co niepewne i niewiadome, wkrótce nazwiemy słowem wojna. Trwa rosyjska realizacja działań strategicznych. I mówię to jako jasnowic. Elementem tego jest ta cała gra Putina. Jest to naprawdę nowy rodzaj wojny. I trzeba zdać sobie z tego sprawę. W polskiej telewizji powinny być jakieś survivalowe, puszczone programy, żeby pokazać społeczeństwu. No, takie hasła powinny być. Jak nie ma wody, to. Jak nie ma yy, prądu, to. Jak nie ma jedzenia, to. Bo wtedy ktoś będzie miał żal. Społeczeństwo ukraińskie zachowuje się tak godnie, bohatersko, dlatego że było przygotowywane. Sami się ludzie szykowali, bo czuli, wiedzieli, co będzie. A my trzeba pamiętać jeszcze jedną rzecz powiedzieć: że my pomagamy Ukraińcom i słusznie. Pomagamy matkom, pomagamy dzieciom. Pomagamy tym ludziom, którzy uciekają przed wielkim cierpieniem i boleścią, które zostało im zadane w haniebny sposób. To, co zrobiła Federacja Rosyjska, to, to, to jest pomazanie ich na siedem pokoleń, ale ci ludzie będą korzystać z naszego systemu i finansowego, także. W związku z tym będą pewnego rodzaju obciążeniem, nim wejdą na polski rynek pracy, nim będą wytwarzać dla Polski. Będą przez jakiś dłuższy czas obciążeniem. Trzeba to przypomnieć Unii Europejskiej: że my potrzebujemy teraz po prostu pieniędzy. Stany Zjednoczone niech sypną groszem. My potrzebujemy jako Polska miliardów dolarów. My potrzebujemy milionów euro. Milionów, a może miliardów, żeby to udźwignąć, bo w gruncie rzeczy my robimy pracę dla Europy i za Europę. Mówi się o tym, że te samoloty, że Polska chce wysyłać. Oficjalnie może pójść takie hasło, że nie zrobimy tego, że jednak nie. A mam takie wrażenie. i Przed tym ostrzegam, że zrobimy to pod stołem, ale to będzie na takiej zasadzie, że my je wyślemy gdzieś, że Ukraina będzie musiała je kupić. Za śmieszne pieniądze. I że jakby Ukraina je kupiła, to już się odbywa. Takie mi słowa padły teraz. Będzie jeden problem prowokacja rosyjska. Albo jakiegoś żołnierza przebiorą w mundur polski z takiego samolotu martwego, albo jakieś będą znaki polskie. Specjalnie to będzie zrobione. Będzie Putin szukał cały czas prowokacji, cały czas argumentów do tego, że my bierzemy udział w tym. My pomagamy i musimy pomagać sąsiadom, ale pamiętać jedno trzeba. Myśmy już tyle zrobili, że gdybyśmy zrobili krok w tył, nikt z Zachodu, nikt ze Stanów Zjednoczonych by nam nie powiedział, że źle robimy. Coś będzie z policją w Polsce. Nie wiem, czemu mi przyszło to. Coś z policją? Ja nie wiem, czy coś będzie z policją. To będzie związane z zadaniami, ale nie chcę o tym mówić. Tego mi nie można. Pewnych rzeczy, które są dobre w Polsce, dla Polski nie powinno się. Mam takie dziwne wrażenie, jakby Rosja ukarała nas. I tu będzie chodziło o trzy rzeczy: ropa, gaz i węgiel. To mi wchodzi w myśl. Ropa, gaz i węgiel, jakby. Ale wiecie, że o co będzie chodziło? Że będzie ukarana Polska i Litwa. Jakby Niemcy nie. Ja nie wiem, czy jest możliwe, żeby na przykład nie przesyłać do Polski. Przyszła mi myśl. Gdy Polska, że Rosja będzie obwiniać, że to przez Polskę. <śmiech> Rosja. <śmiech> Z dnia na dzień, bez informowania, przestanie przesyłać te surowce, ale powie, jakby to będzie szantaż pewien że musi być uruchomiony Nord Stream 2, wtedy Zachód dostanie, z pominięciem jakby Polski i Ukrainy. To jest kwestią przyszłości, to o czym mówię. Ale tegorocznej, Przez pominięciem Polski. Wiecie, co mi się skojarzyło już trzeci raz? Kiedyś już to mówiłem. Że w londyńskich domach nie będzie <laughs> takiego jedzenia i zimno. Że ludzie są w kocach, w kurtkach, w własnych domach. W Londynie albo w jakimś innym nie, znanym mieście. <laughs> W Wielkiej Brytanii i w Niemczech. W Niemczech staną prace budowlane. Nie wiem czemu. Jakby to było to powiązane. I będzie taki szantaż, że jeżeli będzie uruchomiony Nord Stream 2, to wszystko popłynie. Tylko, że wtedy byłoby to z pamięciem Polski i. I chyba Ukrainy, tak. Chyba na pewno Polski. To szykuje Putin. To będzie na krótki czas przed atakiem Federacji Rosyjskiej na Polskę. <laughs> <laughs> to jest dziwna rzecz, ale nie wiem, czy to mówić. Skojarzyła mi się. I nie wiem, czy to będzie związane z Ukrainą że Zo, że Zo będzie zaatakowane. Zo. Tak, jakby. Nie wiem, skarżyły mi się, że poginą zwierzęta, ale. Nie chcę tutaj myśleć o tym. Taka wpadła mi myśl. Wpadła mi też myśl odnośnie Czechów. Że Czesi. krótkotrwały dialog z Putinem podejmą, z Rosją. A bardzo krótkotrwały. On się skończy szybko w obawie przed reakcją społeczeństwa. I to będzie jakby taki, taka próba. Jak to będzie? Coś takiego. I będziemy świadkami tego, że ci, którzy wyzywali Putina od różnych psycholi, chociaż tak się on zachowuje, to... Będą niedługo musieli się z nim układać. Bo my bierzemy udział w tym, co on chce, a to jest jego gra. I jest przykre to, że o tym musicie się dowiadywać tylko od jasnowidza. Ale udowodniłem wam, że często analitycy się bardzo mylą. Jutro. Lub pojutrze będzie film dla województw. Chociaż z przykrością chcę zakomunikować, że filmy o województwach nie cieszą się zainteresowania. Nie wiem, czy wy nie wkładacie jakąś minę, bo to są filmy, które się najmniej wyświetlają. Nie mają takich. Takiego zainteresowania, chociaż są bardzo ważne. Ale skoro są takie ważne, często o nie prosicie, to czemu tam nie ma zainteresowania? Bo nie może być tak, że oglądamy tylko o swoim województwie. Dlatego że, a ty nie wiesz, dzisiaj jesteś w łódzkim, a może będziesz uciekał w kierunku opolskiego albo świętokrzyskiego, dzisiaj jesteś na Pomoszu, a może znajdziesz się kiedyś w okolicach gór. Gdzie jesteś mazowieckiem, a będziesz uciekał w kierunku Wielkopolski? Skąd wiesz? Chyba lepiej wiedzieć, co może być po drodze, albo co może być w miejscu docelowym. Wojna ma różne oblicza i potrafi zaskakiwać. To jest gra. To jest teatr. Przykujcie się. Ta sprawdzalność też powinna być dla was znakiem. Niesamowita. Największa w historii Polski. Najwięcej tu się sprawdza. I jeszcze jedną rzecz chcę Wam pokazać. Ostrzegam. To, że ktoś jest jakimś wielkim, znanym jasnowidzem, to nie znaczy, że się nie myli. Zobaczcie. I nie wyłączajcie tego. Posłuchajcie, zobaczcie, jako ostrzeżenie dla was samych. Osowiecki nie wierzy w możliwość wojny w tym roku. W Poznaniu w 1939 roku w lipcu bawił kilka dni na targach znany jasnowic inżynier Stefan Ossowiecki i przed wyjazdem udzielił współpracownikowi dziennika poznańskiego interesującego wywiadu na aktualne tematy. Przede wszystkim na podstawie obserwacji poczynionych na targach inżynier osowiecki doszedł do wniosku, że naród, który potrafi wyrabiać takie rzeczy, jakie tam wystawiano, zajmie w przyszłości jedno z pierwszych miejsc w Europie. To jest, proszę Państwa, artykuł z Gazety, z yy, Dziennika Poznańskiego z lipca 1939 roku. Jedno z pierwszych miejsc w Europie, wśród tych mocarstw, z którymi cały świat będzie się liczył. Taki naród jak nasz nie może zginąć, mówił Osowiecki, i dla nas wojna nie jest straszna. W tym roku jej nie będzie. W 1939 roku, najsławniejszy w Polsce i taki medialny, gdzie go wszędzie zapraszali, do radia, do gazet, o, o, sowiecki powiedział, w tym roku jej nie będzie. Włosi nas nie zdradzą, duży sentyment, przyjaźń i kultura łacińska, która na, nas z nimi łączy, stanowi nierozerwalne więzy. Nigdy nie bałem się, jak to niektórzy pakra, praktykują. Paktu państw osi. Pakt, nawet wojenny, nie jest niebezpieczny. Jeśli idzie o takie dwa państwa, jakie mi są Włochy i Niemcy, Przemówienie naszego ministra szczególnie głęboki wpływ wywarło na mnie, i słowa oraz myśli w nim wyrażone są głosem naszego narodu. Na pytanie, jakie czekają nas wydarzenia wewnątrz kraju, odpowiedział Ośrowiecki, że widzi je wyraźnie, ale nie chce o nich mówić. Powracając do poprzedniego tematu, przypomniał słowa wypowiedziane w grudniu ubiegłego roku do warszawskich dziennikarzy. Mówił, Wówczas, że napięcie polityczne dojdzie do zenitu, ale wszystko się powoli uspokoi. Stany Zjednoczone odegrają w tym chaosie politycznym pokojową rolę. Mówił wówczas również, że w miesiącach letnich ubiegłego roku jedno z państw zniknie z karty geograficznej Europy. Faktem jest, że Czechosłowacja przestała na jakiś czas, podkreślam, istnieć. Niemcy mają teraz tylko jedno wyjście wojnę. Dość się jednak skompromitowały, aby o tym mówić. Z czasem wszystko, nawet protektoraty miną. Twierdzę stanowczo, chociaż to brzmi sensacyjnie, że wojna, o ile wybuchnie, toczyć się będzie na morzu, na jednym z oceanów. Ta możliwość zaistnieć może jeszcze w tym roku. Nasza ojczyzna może się znaleźć w niebezpieczeństwie. Potęga sił duchowych narodów wzrasta jednak szalenie i nikt jej nie zwalczy. Wszystko jak dotychczas, co przepowiadałem na rok 1939, sprawdziło się. I zostawiam to bez komentarza, a odnieście to do słów bez komentarza. Dobrze?